Kolejni rosyjscy oficerowie martwi. Jak informują media, jednym z nich jest m.in. kapitan FSB, czyli rosyjskiego specnazu. Chodzi o Ilię Curpika, zwanego również termitem, który walczył m.in. w Syrii. Jednak okoliczności śmierci nie są jawne. Jak wcześniej informowaliśmy Państwa, tak ogromne straty wśród rosyjskich oficerów są spowodowane rosyjską strategią dowodzenia, która zakłada czynny udział wielu oficerów na pierwszej linii frontu. Pojawiły się również informacje o śmierci pułkownika Siergieja Postnowa z Rosgwardii. Miał on zajmować się działaniami propagandowymi. Oprócz propagandystów czy też oficerów specnazu, Ukraińcy likwidują członków tzw. zwykłego wojska, czyli po prostu piechoty. Mowa o 3 rosyjskich oficerach, o której śmierci poinformowano za pomocą telegramu. Ich imiona i nazwiska to Nikołaj Esaulenko, Andrzej Spirin i Gennadij Hałczenko. Rosyjskie straty wciąż rosną i nikt nie wie, kiedy zakończy się to szaleństwo. Co Państwo myślą o tej sytuacji? Czy rosyjska taktyka dowodzenia jest dobra? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. W mediach, jak w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się wyświetlić Państwu inne nasze materiały. Dziękuję bardzo, Mikołaj Dowiejko, redaktor Agoniec.pl, a to był program Analiza.